moi kochani, zmusiło mnie moje wewnętrzne przekonanie, że muszę wam to opowiedzieć. Muszę wam to powiedzieć, że prawdą jest ogólnie znaną, że na tyle możemy kogoś kochać, na ile go znamy. To znaczy, że my drugą osobę kochamy tylko w takim stopniu, w jakim ją znamy. Ponieważ nie można kochać czegoś, czego się nie zna. I nam się wydaje, że my drugą osobę, naszego partnera, kochamy. Nigdy tak nie jest. My nie znamy drugiej osoby nawet w 10%. Nawet nie znamy w 1%. Nie znamy drugiej osoby w ogóle. To, co my kochamy, to jest nasze wyobrażenie o drugiej osobie. My sobie wyobrażamy, jaka jest ta druga osoba. My, faceci, wyobrażamy sobie, jaka cudowna to jest kobieta. Jaką jest wspaniałą partnerką. Jak bardzo ona nas kocha. Jaka jest miła, jaka jest serdeczna, jaka jest uśmiechnięta. To wszystko są nasze projekcje, to są wszystko wyobrażenia nasze o drugiej osobie. Nigdy nie kochamy naprawdę tej osoby, tylko zawsze kochamy nasze wyobrażenia. Im te wyobrażenia są bliższe rzeczywistości, tym to rozczarowanie w przyszłości jest mniejsze. Bo jeżeli ja sobie wyobrażam, że moja cudowna, ukochana dziewczyna ma te wszystkie cechy, którymi ja ją pomalowałem, to jak po jakimś czasie ta farba zejdzie z tego obrazu, to się może okazać, że obraz teściowej jest dużo, dużo ciekawszy i dużo piękniejszy niż to, co zostało z moich marzeń. Dlatego, moi kochani, proponuję, żebyście poznali się, zanim dojdziecie do wniosku, że się kochacie. No. I to nie jest możliwe. To nigdy nie jest możliwe. Zawsze będziemy kochać tylko nasze wyobrażenie drugiej osoby. Życzę wam, aby to było dla was bardzo, bardzo przyjemne.